Dzień dobry. Witam moich drogich widzów. Poród to bardzo odpowiedzialne i emocjonujące wydarzenie. I nasza dzisiejsza historia jest tego dowodem. Sekundy po porodzie położnikowi opadła szczęka, gdy zobaczył bliźniaki. I to jest ta niesamowita historia, którą wy, drodzy widzowie, zaraz usłyszycie, oto ona. Koledzy, koniecznie obejrzyjcie ten odcinek do końca, będzie ciekawie. Kiedy Sara i Bill dowiedzieli się, że będą mieli bliźnięta, byli zachwyceni. Jednak radość szybko została zastąpiona przez zmartwienie, gdy lekarze odkryli, że dzieci są tak zwanymi bliźniakami jednojajowymi. Oznacza to, że oba dzieci rozwijają się z tego samego jaja, dzielą to samo łożysko i mają ten sam wewnętrzny worek owodniowy. Taka ciąża może być bardzo ryzykowna, dlatego Sara była hospitalizowana 57 dni przed urodzeniem bliźniąt przez cesarskie cięcie. Sara i Bill mieli już syna i z niepokojem oczekiwali narodzin swoich dwóch córek. Dwa dni przed dniem matki dziewczynki wreszcie przyszły na ten świat. Bliźniaki urodziły się w odstępie zaledwie 46 sekund i były całkowicie zdrowe. Gdy tylko dziewczynki przyszły na świat, lekarze podnieśli je, by matka mogła na nie spojrzeć. Trudno było jej uwierzyć w oczy, gdy zobaczyła trzymające się za ręce dziewczyny. Moje serce po prostu się roztopiło, powiedziała Sara w wywiadzie dla People. Nawet mój mąż miał łzy w oczach i wszyscy na sali byli wzruszeni. Minęły 3 lata od narodzin Jenny i Jillian. Dziś bliźniaki mają różne osobowości, ale wciąż łączy je jedno, uwielbiają trzymać się za ręce. Dziewczyny uwielbiają być razem i starają się sobie pomagać we wszystkim. Dzięki Bogu wszystko poszło dobrze. Miło jest zobaczyć, jak Jenny i Jillian wydoroślały. Życzmy tej wspaniałej rodzinie i ich niesamowitym maluchom zdrowia, miłości i szczęścia. Co o tym sądzisz? Czy tobie lub komuś z twoich bliskich przytrafiła się jakaś niezwykła historia podczas ciąży i porodu? Zdecydowanie podzielcie się swoimi historiami w komentarzach pod tym filmem. Fajnie będzie je przeczytać. Z góry dziękuję. Przyjaciele, wspierajcie mój młody kanał polubieniami i subskrypcjami. Bardzo dziękuję za oglądanie i wspieranie mnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Polskie Historie. Moi drodzy widzowie, do zobaczenia.